Dzień dobry, witam was z dzisiejszym poniedziałkowym Jak bardzo cieszycie się, że oglądamy Nanami-chan? Śniadankiem. Dzisiaj przygotowałam sobie takiego ostatnio mojego ulubionego bowla i są to prażone jabłuszka. Miska. Zauważyłem, że w obecnych czasach bardzo dużo mamy słów angielskich w języku polskim, więc zrobiła sobie miskę. Tak? Tutaj też myślisz, że rybki będą potrzebne? Dobra. Fish. 4K. Bardzo możliwe, że będą rybki potrzebne. Z cynamonem i syropem z agawy. Obok jest jogurt naturalny, ale zmieszany ze sokiem, ale wiśniacką. Sokiem z cytryny. Tutaj mamy granolę orzechową, troszeczkę poróweczek. Protip dla wszystkich, którzy nienawidzą płatków owsianych. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale jeżeli wrzucicie płatki owsiane na suchą patelnię, na kuchenkę, maszynkę, płytę gazową, palenisko albo coś, co macie w domu i zaczniecie tym mieszać, to te płatki zaczną pachnieć. Nie zrobiła sobie loada, tylko zrobiła sobie bowla. Jakby orzechami i staną się chrupiące. A jeżeli dodacie do tego miodu, to się robi... Werka, trzeba sprawdzić. Robi mega fajny batonik. I całość posypałam rodzynkami. Ale serio, dzisiaj dowiedziałam się, że rodzynki mają swoje rodzaje. Bo wyciągnęłam te z szafy przypadkowo. Tak patrzę, boże, one wyglądają dziwnie. One wyglądają jak jakieś robale, są strasznie duże. I takie rodzynki... Takim rodzynkom mówimy nie. Fuj, w ogóle... Nie, użyję do czegoś innego, po prostu je pokroję. Ale rodzynki sułtańskie to są takie małe... Tutaj biedny zrobię. No właśnie, będziesz biedny do końca życia. Małe bobo rodzynki. I ja średnio lubię rodzynki, ale do tego... Ja sobie nie wyobrażam tego bez tego. Do popicia kawusia i oczy podany w kieliszku, ponieważ to dodaje plus 100 do skilla smaku. Co to pierdoli w ogóle? Ja jestem zażenowany. W obecnych czasach to nie jest nawet tak, że... Ja sobie coś gadam i powiem, że no mam takiego fauna, to jest, nie, to głupie kurwa, afona i pona, nie? Ale mam na przykład taki energy drink, mam takiego energy drinka i to jest dzik i mówię dalej, nie? Ona co mówi? Ona nie mówi, że to dodaje... Soczek pomarańczowy podany w kieliszku, ponieważ to dodaje plus 100 do skilla smaku. Do skilla smaku? Plus 100 do skilla smaku dodaje. Do umiejętności smaku, nie? Zajebiście. Wiecie, powiem wam, że picie energy drinka z puszki dodaje plus 100 do umiejętności, kurwa, nie wiem, wypowiadanie się w języku polskim, nie? Smaku. Jasna dupa. Naprawdę, z kieliszka smakuje, jak byłby to świeżo wyciskany sok, a jest... Coraz więcej nie wiem po polsku mówić niestety, ale to nawet nie 100. Coraz więcej osób używa angielskich słów dodatkowo, ale kompletnie bez sensu. Buddy, przestań. Tak jakbym ja na przykład mówił, no nie wiem, wtrącasz jakieś randomowe słowo, które nie pasuje. Skill smaku. To po prostu ten bark. Standardowa pokrzywka z wiśnią. Nadal nie mam sponsoringu. Mega dobra. Wczoraj wieczorem analizowałam sobie... Jesteś Polską po polsku. Sobie, co działo się w ubiegłym tygodniu i co najbardziej mnie poirytowało. Randomowe słowo. Randomizacja. Losowy rozdział badanych obiektów do grup porównawczych. Kurwa jego macie. Fucking ticket. I dochodzę do wniosków, że TikTok jest największą wylęgarnią... Czasem wolałbym urodzić się w Medievalu. Tak, a ja tak samo chciałbym na przykład... rozegrać in real life Stronghold Crusader, nie? To by był odpał, mordo. O, i tu jeszcze... Ubogi wokabularz. Czy jest masło orzechowe o smaku słonego karmelu? Boże, myślałem, że powie o smaku... nie wiem... peanut butter, nie? Hejtu, nienawiści, budowania kompleksów, obniżenie samooceny, a co w konsekwencji idzie... fajnych tematów do gadania, nie? W Prima Aprilis dodałam... Fajne tematy, aha, i właśnie będzie a propos czegoś smutnego, ona będzie... You fucking podbity Bubble Spysiński. No oto TikToka. Pracuje średnio 10k miesięcznie, nie jest źle. A mi ty... Ale... Ojejku, no ale ty mi odpiszesz poważnie. To nie może tak poważnie. Bo ja wiem, że ty pracujesz. Tylko wiesz, no tak tutaj żartowaliśmy, że z tatuażami nie można znaleźć pracy, a ty pracujesz i ja wiem, że pracujesz i zarabiasz dobrze.
Czy kurwa się uspokój, człowieku? No i poszedł. Przecież człowiek, no jak Łukasz, taki żarcik, kosmonaucik. Piralowo, czy ja się dziwię? Chyba nie. Ponieważ ludzi nadal dziwi to, że... Makaronizacja to wtrącanie słów z łaciny. Makaronizacja to wtrącanie makaronu. Przepraszam, przestanę się prostytuować. No właśnie. Praca czy prostytucja? Wybierz. Your choose. Majestaszko, halo, halo. Spysiński znowu shamingu. Że inni ludzie też mają emocje, nie? Czy emocja jest na przykład obrzydzenie, że ktoś kurwa mlaska i mówi z pełną twarzą, czy buzią, czy nie? Kująco. Możecie to lubić we mnie albo nie lubić, ale ja jestem osobą, która nie będzie zakładać maski z uśmiechniętą mordką, kiedy jest źle. Gdy jest dobrze, mówię wam o tym. Gdy jest źle, też was o tym informuję. Poza tym Julita słusznie tutaj przywołała statut internetu, zasady panujące w tej enigmatycznej... Proszę, Werka. Pierwsza zasada internetu. Nie pokazuj, jak płaczesz, bo może zostać to wykorzystane przeciwko tobie. Ale bym chciała, żeby przeczytała to Krystyna Czubówna. Jak ktoś mi to załatwi, wynagrodzę sobie cię. A że ja złamałam tą zasadę. Ja myślałem, że to robią ludzie tak drabeki, że śmieją się z ludzi, nie? Serio, myślałem, że to jest taki żart, że tak się nie robi, dlatego właśnie zróbmy tak, haha. Zawsze mówię, że zasady są po to, żeby je łamać. To poczytamy najlepsze komentarze, a potem wam powiem, dlaczego tak płakałam. Shin zakończyło współpracę. Jak gdy mama wróciła z zakupu... Jest taka Pepsi? Rzecz nie. Mało oryginalnie, nie? Za dużo głos w moje za Harley Quinn. A jeżeli nie przebrałeś się za Harley Quinn, nagrała, obejrzała, wstawiła. I to jest początek jakby zdrowia. Ja nie chcę tutaj wrzucać wszystkich do jednego wora. Słuchajcie, jeżeli wasi rodzice, wasi bliscy albo ktoś, nie wiem, z waszego otoczenia pracuje w służbie zdrowia, on może być perfekcyjny w tym, on może być zarąbisty i jakby trzymaj się tego, co o nim wiesz. Ja to mówię o ogóle tego, jak beznadziejnie zostałam potraktowana w wielu przypadkach i tak samo moi bliscy. Z cyklu nie masz pieniędzy, umrzyj, człowieku! Ale jakbyś... Ale jestem pierdolnięty. Czekajcie, bo jakiś donejcik przyszedł. Jeszcze raz tak zrobię, to sobie kurwa palce połamie, nie? To już dziękowałem. Przemek 93P, bardzo dziękuję za donate. Zapomniał składki zdrowotnej, to cię wskrzesimy, żebyś zdążył, nie? Bo szkoda zalegać tego jednego grosza, tak pośmiertnie, dupa, nie? Uwu mam powiedzieć? Czy nie? W ubiegłym tygodniu, kiedy... Nie wiem, czy dam radę powiedzieć to słowo. Dosłownie zabierałam się za nagrywanie, było już wszystko przygotowane, miałam tylko odpalić tło w telewizorze, żeby ładnie wyglądało. Dostałam powiadomienie i spojrzałam na telefon. Była to naprawdę ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałam. Ale moja widzka, którą poznałam kilka lat temu i z którą razem się starzejemy, napisała do mnie, że prosi i błaga, żebym zadzwoniła po karetkę, bo jej przyjaciółka, nazwijmy ją robotą. Dobra. Nie dam rady chyba. Irmina, którą zresztą też miałam okazję poznać. Dostałam powiadomienie i spojrzałam na telefon. Była to naprawdę ostatnia rzecz, jakiej się spodziewałam. Ale moja widzka, którą już poznałam kilka lat temu i z którą razem się starzejemy, napisała do mnie, że prosi i błaga, żebym zadzwoniła po karetkę, bo jej przyjaciółka, nazwijmy ją roboczą Irmina, którą zresztą też miałam okazję poznać, ma właśnie próbę S. A ona dzwoniąc... Przed chwilą, właśnie z tą informacją, nie została potraktowana poważnie. Wow, słuchajcie, moja pierwsza reakcja to było takie po prostu... Czas się na chwilę zatrzymał, nie... Aha, że... Ktoś miał próbę i że nie została ta osoba potraktowana poważnie, natomiast Nanami-chan mówi o tym wszystkim, mlaskając i jedząc sobie coś ze swojego bowla, tak? Wiedziałam, co jest grane. Wiecie, czas... Senpai? Chyba sensei, kurwa, spysiu. ...się zatrzymał. A jednocześnie wiedziałam, że nie może. Że teraz liczy się każda sekunda. Dlaczego byłam w stanie... Ej, serio? To wyobraź sobie. Słuchajcie, ale ostatnio miałem taką sytuację, że mojemu... mojemu koledze spłonął dom.
No i zbiera pieniądze. Przejebana sprawa, naprawdę masakra. Uwierzyć? Bo sama w swoim życiu doznałam sytuacji, gdzie odpowiedzią na sytuacje, które naprawdę zagrażały zdrowiu, a nawet życiu mojemu lub mojemu bliskiemu, nie były brane na poważnie. Chociażby sytuacja, gdzie zostaliśmy napadnięci i zadzwoniłam na policję, a policja powiedziała, że przyjedzie rano, pomimo tego, że właśnie ktoś nas naparza. O 5 nad ranem, totalnie. Ale to jest takie story. O 5 nad ranem, taka jesteś fana, o 5 nad ranem, wie co się robi? Śpi! Śpi się o 5 nad ranem, człowieku. A nie jest się. Nie. Time też. Powiedzieli, że przyjadą rano. Okej, okay. Fajnie. Czekali na trupa, czy... jeszcze na... Spali na przykład, myślę, tak mi się wydaje. Czy się pogodzimy? Nie wiem. Albo gdy mój wtedy malutki brat miał strasznie wysoką gorączkę, która przekraczała 40 stopni. Moja mama zadzwoniła po karetkę. Pani powiedziała, że nie ma lekarzy, zresztą jest zima i nie. Ale jest śnieg, więc proszę obłożyć śniegiem dziecko. Okej. Okay. Albo gdy ratownik medyczny... Dobra, albo gdy... Pytanie, bo nie wie, kto ma z nim jechać, że typ ma małego. Nie zdarzyło się nigdy, nie? To są takie haha, aha. Opowiem wam coś, co kurwa nigdy się nie wydarzyło, a wy wierzcie w to. Rozumiem, że pracownik medyczny nie jest moim kumplem, ale naprawdę szacunek dla człowieka się należy. Jak można jechać komuś ratować życie, bo jest w krytycznym stanie i cisnąć z niego bekę? Straszni są ci ludzie. Wróćmy. Zapytałam tylko szybko o adres, dostałam... Aha! Bo to było... Tak. No zdarzyła się przykra sprawa. Moja znajoma miała próbę S. S? Miała próbę S, ale teraz opowiem wam kilka śmiesznych sytuacji. Teraz opowiem wam kilka śmiesznych sytuacji a propos służby zdrowia. Słuchajcie, mam takie kurwa smaczki. A teraz wracając do tej smutnej historii. No to słuchajcie, kurwa chata mu się spaliła, nie? Miejscowość, ulicę, dzwonię pod 999, informuję... Jakaś... Dobrze, że nie 997, nie? Bo wiadomo, ten numer to kłopoty, gdy pojawia się incydent, pojawia się konfident. Sytuacja, że znajoma jest w trakcie próby S, pożegnała się ze wszystkimi, unika kontaktu, nie odbiera. Podałam tylko ulicę, miasto. Pani mnie zapytała, jakie to jest województwo, jakie to jest miasto, bo ona nie może wyszukać w ogóle. A ja mówię, że nie wiem, że już piszę do osoby, która wie więcej, a ona się pyta, kto to jest i tak dalej. A ja mówię, to są moje znajome po prostu. Osoba, która... Czyli tak, czyli pani chciała uzyskać informację, gdzie ma przyjechać, a ty mówisz, że nie wiesz. I to jest złe traktowanie, tak? Dobrze rozumiem. Prawie więcej nie mogła zadzwonić. Dodałam, że jest spanikowana. A ona się pyta o województwo i miasto, bo nie może tego znaleźć i nie wie, skąd wysłać karetkę. Szybko piszę do tej mojej Wicki. Od razu mi odpisuje. Aha, że to... Kurwa, ale to jest w ogóle... To jest straszne z wielu powodów. Ale ogólnie... Jest sytuacja taka. Tak jakby teraz ktoś... Nie wiem... Idę spać. I otrzymuje wiadomość. Mati, mój kumpel chce sobie coś zrobić. Dzwoń na karetkę. Nie znam widza. Nie znam jego kolegi. Gdzie on dzwonić pod tą karetkę? Znaczy wiem, że ona się tutaj z nimi była zaznajomiona, ale wychodzi na to, że nie wie jakie województwo, nie wie jakie miasto, to po chuj dzwoniła. Ta Wiska sama powinna dzwonić, skoro znała szczegóły, dokładnie. No tam, gdzie, bo proszę szybko, bo ona chce sobie coś zrobić i proszę jechać tam, gdzie moja Wiska powiedziała. To znaczy gdzie, proszę województwo, miasto, wyślemy tam karetkę. No, ten. No, tam, kurwa. Dała mi też więcej informacji, jak jest imię, nazwisko tej osoby i tak dalej. Przekazałam też osobę, która odebrała ten telefon. Nie mogę z tym kurwa, z tą łyżką, nie? Uważam, że dała się bardziej ponieść emocją niż ja. Bo kiedy powiedziałam, że zaraz załatwię te informacje... Domyśl się, nie? Nie wiem. To krzyknęła na mnie, naprawdę krzyknęła do słuchawki, że ona musi wiedzieć, jak to jest województwo! Ty piarko, beznadziejnie jest stresować kogoś, kto jest w takiej sytuacji i... Ktoś potrzebuje adresu. A ty go nie podajesz. Lubin czy Lublin? Nigdy nie wiesz.
No tam! Czego nie rozumiesz? Zgłasza tak poważną sprawę. Never mind. Kurwa, never mind, nie, never mind. Nigdy umysł. Nigdy mój umysł nie był tak zmęczony, kurwa, jak posłuchaniu Nanami Chan. Never my mind was this unavailable to think like right now when I hear when Nanami-chan talk this crap. A, jeszcze baba się pyta, co się stało. No ja mówię, że to jest najprawdopodobniej przedawkowanie, ale nie wiem i można spodziewać się wszystkiego, a ona, że potrzebuje dokładniejszych informacji. Jasne, będę wysyłać rozpiskę, jakiego ta psa połknęła czym. Po kolei każdego, że to jest za mało informacji. I skąd ja to w ogóle wiem, skoro nic nie wiem? Ratujemy życie, czy piszemy felieton? Wysłali karetkę, powiedzieli, że wyślą też policję, informuje tą osobę i tak dalej. Dodam jeszcze, że ja strasznie boję się, kiedy ktoś podnosi głos. Ja potrafię wpaść w histerię. Kiedy ktoś na mnie podnosi głos. A tutaj zachowałam pełny spokój, więc jestem z siebie totalnie dumna. Super. I dosłownie w przeciągu jakichś 5-10 minut, nie wiem, bo serce waliło mi dosłownie... Ona zdaje sobie sprawę z tego, że dzwoniąc do dyspozytora bez tych informacji zajmuje tylko linię. Dziękuję! Czyli to nie tylko ja na przykład tak jestem striggerowany, słuchając Nanami-chan. Pewnie tak i... Nie kodowałam czasu. Dzwoni do mnie jakiś telefon. Jako studentka filologii, masz approve mat, jestem z ciebie dumna. Dziękuję bardzo. Teraz o pytanie, z kim mam przyjemność? Podaję imię, podaję nazwisko. Kolejne pytanie, gdzie jesteś? Widziałam w Warszawie. A na jakiej ulicy? I się wtedy spytałam, przepraszam, ale z kim ja rozmawiam? Nie dostałam odpowiedzi, tylko kontynuowali, gdzie jestem. Powiedziałam, że nie mam obowiązku podawać, w jakim miejscu jestem. A on pyta mnie, w jakiej sprawie przed chwilą niby dzwoniłam. Odpowiedziałam, a on na to, no właśnie, więc gdzie pani jest? Ja się strasznie zestresowałam już wtedy. Byłam cicho, a on, gdzie pani jest? No i byłam wtedy cicho, nie wiedziałam, co mam powiedzieć. On kontynuował... Mogłaś powiedzieć, gdzie jesteś? Bo pan ci powiedział. Na jakiej ulicy jesteś w tej Warszawie? Ja powiedziałam, że jestem w pracy. A on, że na jakiej ulicy pracuje? Werka, pewnie. Odpowiedziałam tylko, że zajmijcie się sprawą, bo jest coś ważniejszego, ja nie wiem. Mogę tylko przekazać kontakt do osoby, która może wiedzieć więcej. Rozłączyłam się. Po chwili dzwoni do mnie ktoś z zastrzeżonego numeru. I jakiś inny typ mówi. Gdzie jesteś? A ja mówię, ale... Tak, była tak zestresowana i odebrała zastrzeżony numer. Na pewno, tak, tak było na Nanami-chan. Tak, wierzymy ci we wszystko. No o co chodzi? Dlaczego? Ja tylko zgłosiłam informację, którą dostałam od znajomej, ponieważ... Niepełną informację. I zgłoszenie nie było wzięte na poważnie. Ziomka na chwilę zatkało i po chwili z pretensjami. Ale pani to dzwoni autorycznie, pod to 112. Co się kurwa odpierdala? Mówię, że pierwszy raz w życiu naprawdę zadzwoniłam sama pod 999, więc nie rozumiem... O czym my w ogóle rozmawiamy? Pierwszy raz, no to trochę dziwne. Sorry, ale co jest w tym dziwnego? Czy ja nie mam przyjaciół, żebym musiała co chwilę dzwonić i się wygadywać pod 999? Zresztą już kolejny raz mi udowadniają, że tam... Werka, okej. Tam nie ma z kim rozmawiać. I nagle w tle odzywa się kolejny ziom. Dobra, słuchaj, odpowiedz, gdzie jesteś i z jaką sprawą dzwoniłaś na pogotowie. Myślę sobie, z jakimi ja debilami gadam. Czyli mnie przekazano. Zgłosiłam znajomej, która jest. I tyle wiem. Wtedy chwila ciszy i kontynuują, czyli to nie pani jest Irminą. I wtedy zaczęłam wątpić w jakąkolwiek powagę tego zawodu. Czujcie, że oni myśleli, że ja uciekłam z tamtego miejsca. Telefon do mnie po raz kolejny, trzeci. Czy jestem pewna, że to jest ten adres, bo nikogo nie ma? No super, pacjentka wam spierdziła. I pytacie się mnie, będącej w zupełnie innym województwie, gdzie mówię, że nie wiem, to o niczym. Nie no, naprawdę miałam ochotę odpowiedzieć na wielbłądzie. Po raz enty mówię, dzwońcie do rodziców. Ja nie wiem, czy uciekła do mnie. Dlaczego? Tłumaczyłam już, że nie mamy w ogóle banków. Które zasugerowały tych ludzi. Zostałam potraktowana beznadziejnie przez kogoś ze strony, której próbowałam pomóc. Kiedy w tym temacie wśród młodych ludzi jest przerażająca. I osoba, której tak naprawdę nie znam, ale mająca do mnie uraz z dupy, napisała mi tak przykre rzeczy, że wtedy po prostu puściły na mnie emocje. Rozpłakałam się totalnie. W każdym razie ta osoba miała w ogóle pretensje o to, że to ja dzwoniłam. Nie, żenujące. No ale się nie zamknęli. Polecam czasami sobie wyskoczyć z Ubera. Może coś się w główce przestawi. I to jest nagranie, które ja wysyłam Amadeuszowi. Ale zobaczyłam ten dźwięk na TikToku i stwierdziłam, oh shit, jakie to jest autentyczne, że nawet gdy okropnie chcesz pomóc, przepisują ci jakieś
też. Napiszesz kolejny śmieszkowy, szkowy komentarz i beka pod postem, który ewidentnie sugeruje czyjś smutek. Przemyśl nie dwa, nie trzy, nie cztery razy, a z 10. Czy na pewno zdobycie kilkudziesięciu, kilkuset albo kilku tysięcy serduszek pod twoim komentarzem jest warte tego, co odczuje osoba, która po prostu czuje się odrzucona? Dobra, to powiem ci trzy rzeczy nad nami. Pierwsza sprawa. Tak jak tutaj Alex słusznie zauważył, fajnie, że problem dziewczyny, która chciała coś sobie zrobić, przerzuciłaś na siebie, że ty zostałaś skrzywdzona i ty potrzebujesz pomocy. Drugie, w porządku, następnym razem jak ty będziesz mówiła, że jest ci źle, że masz dołek, że jest ci bardzo przykro i że chcesz coś sobie zrobić, to my wspólnie z widzami tutaj zrobimy sobie taki happening, takie wydarzenie. Ja sobie specjalnie zrobię jakieś jedzonko, ty będziesz mówiła, będziesz płakała, a ja będę sobie jadł. A po trzecie, ostatnia próba. Nie, nie dam rady.